Witamy Cię w Instytucie Metody Tippinga, w której dzielimy się filozofią radykalnego wybaczania. Nazywam się Magdalena Czaja i prowadzę jedyny w Polsce ośrodek oficjalnie reprezentujący tę metodę w Polsce. Radykalne wybaczanie to metoda, która zmieniła życie tysięcy osób na całym świecie. To potężne, ale proste i szybkie narzędzia, które pomagają zmieniać perspektywę tego, co się wydarzyło. Wyjść ze świata ofiar, poczuć ulgę, poczuć radość. W tym podcaście pomożemy Ci lepiej poznać radykalne wybaczanie i jego narzędzia, ale też będziemy inspirować Cię do pracy nad sobą tak, aby żyć z otwartym sercem, spełnieniu i radości. Zanim zaczniemy, jeśli Ci się spodoba, to nie zapomnij ocenić podcastu Radykalne Wybaczanie. Niech jak najwięcej osób usłyszy o tej niezwykłej metodzie. Dziękujemy. No to zapraszamy. Dzień dobry, witam w kolejnym już odcinku podcastu Instytutu Metody Tippinga, czyli Radykalne Wybaczanie. Dziękuję bardzo wszystkim za reakcje, maile, opinie, które do nas wysyłacie, to znaczy, że się podoba i to znaczy, że coś Wam ten podcast daje. Dziękujemy za dzielenie się tym z nami. Ja się nazywam Magdalena Czaja i jestem dyrektorką Instytutu Metody Tippinga, jedynego przedstawicielstwa radykalnego wybaczania w Polsce. A ze mną, jak zwykle, jest Ewa Turek. Dzień dobry. Podwójna trenerka, coach, a także organizatorka konferencji TEDx w Polsce. I dzisiaj kolejny temat. Tak, to ja jeszcze przedstawię Magdę, bo nie tylko, że jest szefową Instytutu w Polsce, ale również prowadzi swoją własną firmę pod nazwą Love Fitting. Love Fitting, czyli relacje miłości. Bo miłość jest najważniejsza. Hołd. Tak. Dzisiejszy temat to etapy radykalnego wybaczania. Tak, poruszyliśmy bardzo pobieżnie w pierwszym odcinku, kiedy mówiliśmy o radykalnym wybaczaniu. Radykalne wybaczanie ma swoje zasady i ma swoje etapy. I dzisiaj ten odcinek poświęcamy na to, abyście zrozumieli, przez co przechodzą osoby, które pracują metodą radykalnego wybaczania. Tak, bo tych etapów jest 5. I tak naprawdę, aby proces radykalnego się zakończył, to osoba pracująca tą metodą musi 5 etapów przejść. Tyle tylko, że to nie oznacza, że wszystkie 5 etapów dzieje się podczas jednego spotkania. Dlatego, że bardzo często osoba, która zapisuje się do trenera radykalnego albo robi sama narzędzia, bo już umie, może po prostu jednego dnia zająć się tylko jednym z etapów, aby potem dokończyć następne. Bo są też prace domowe zadawane przez trenerów. Są prace domowe. Ja to w ogóle jestem katem dla tych moich klientów, bo ja dużo zadaję. W domu. Tak, ja dużo zadaję, ale oni to kochają. Super, czyli świetny nauczyciel, który jest lubiany. Tak, surowy nauczyciel, lubiany chyba, przynajmniej tak myślę, bo wracają. No dobrze, ci, którzy czytali książkę, pewnie już się orientują, jakie to są etapy. Ci, którzy oglądali nasze live'y na YouTubie czy na Facebooku, pewnie też wiedzą mniej więcej, jakie są etapy, ale wszyscy nasi słuchacze chcą je poznać. Tak, etapów jest 5 i zaczynając od pierwszego. Pierwszy to opowiadanie historii. Bardzo ważny etap, w którym bardzo dużo się dzieje, ponieważ zasada jest taka, że są to te opowieści na żywo. I to jest jedna z głównych zasad jakby tego etapu, gdzie spotykają się dwie osoby. Mhm. Załóżmy, że to jest spotkanie trenera z klientem. Tak naprawdę trener w tym momencie słucha i dopytuje, a klient opowiada. Bardzo ważne jest również taki moment, w którym klient próbuje uciec z tej historii, co się zdarza w momentach trudnych. Tak, i tutaj jest zadanie trenera, żeby na tą ucieczkę nie pozwolić, no bo to jest trochę naturalne, to znaczy nie lubimy czuć przykrych, trudnych uczuć i z tego, co ja widzę, nawet dzisiaj taka historia, gdzie rozmawiałam z klientką, pierwsza nasza sesja i ona mówi do mnie, ja się strasznie bałam tej rozmowy. I kiedy ją zapytałam, dlaczego, to powiedziała, tak naprawdę to po pierwsze nie wiedziałam, czego się spodziewać, po drugie bałam się, że to będzie bardzo trudne, a po trzecie był taki moment, kiedy powiedziała do mnie, chyba zaraz się rozpłaczę.
Nie włączają się wszystkie kontrole, tak, naszego życia w społeczeństwie, gdzie płacz w miejscach publicznych nie przystoi. Tak. A zwłaszcza przed osobą, którą się widzi pierwszy raz, czyli trenerem, tak? Tak, tak, tak. I ja jej odpowiedziałam: pamiętaj, że jesteśmy w takim świętym miejscu, gdzie ja patrzę na ciebie i widzę doskonałość, widzę osobę, która doświadcza czegoś, co sobie być może wybrała jako doświadczenie. I jestem ostatnią osobą, która będzie na ciebie patrzyła przez pryzmat, że o rany, to straszne, co ta osoba mówi, albo ojej, a to jest takie śmieszne. Patrzę na nią z pełną empatią, czasami ze współczuciem jako człowiek. No i zadaniem trenera jest dać taki maksymalny komfort tej osobie, zrozumienia i przestrzeni do mówienia, bo pamiętajmy o tym, i sama Ewa wiesz o tym, bo prowadzisz tych sesji też dużo, że bardzo często nasze sesje to są jedyne miejsca, w których klienci coś opowiadają po raz pierwszy. Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że często jest to pierwszy moment, sytuacja, w której klient odważa się powiedzieć to na głos, nawet przed samym sobą. Tak. A zasadą właśnie tej pierwszego etapu jest to, żeby to na żywo wyszło z tego ciała, wyszło przez struny głosowe i poszło w eter. Ja pamiętam, jak jedna z dziewczyn na kursie trenerskim powiedziała coś takiego, że właściwie to by wolała, żeby jej tam ktoś z rodzeństwa nie żył. To są takie momenty, kiedy my mówimy rzeczy, których nawet sami przed sobą nie jesteśmy w stanie do nich się przyznać. To są takie momenty przełomowe, no i naszym zadaniem jest być przy tym człowieku wtedy i dać mu pełną uwagę, pewne zrozumienie, miłość, po prostu też miłość. Ja też powtarzam swoim klientom, że każdy z nas po pierwsze ma ten sam zestaw emocji, odczuwania, radości i smutku, siły i bezsilności, ale również mamy w sobie wszystkie modele, tak to nazwijmy. Czyli jesteśmy i Matką Teresą, i katem. Możemy być przynajmniej w głowie, w myślach. Tak? Ktoś zajeżdża nam drogę, to mamy odpowiednie myśli i słowa, które nawet niewypowiedziane już są w naszej głowie. Więc każdy z nas potrafi być miły i potrafi być okrutny. Jesteśmy wszystkim. Jesteśmy wszystkim, mamy wszystkie zasoby. Pytanie tylko, które z tych zasobów są bardziej aktywne, nad którymi bardziej panujemy. Ja na kursie trenera, certyfikowanego trenera radykalnego wybaczenia, w momencie, kiedy ktoś przechodzi bardzo duże emocje i opowiada swoją historię, coś przeżywa, i ja czuję jakoś tak, że ta osoba myśli, że tylko ona coś takiego być może doświadczyła w życiu i ludzie często odczuwają wstyd. Ja wtedy proszę resztę uczestników, podnieście rękę, kto kiedyś poczuł coś podobnego, przeżył coś podobnego, kto rezonuje z tym, co tutaj ktoś opowiada. I powiem Ci, że zawsze tak większość, znakomita większość ludzi podnosi rękę. I to jest taki efekt też leczący. Jest w tym coś leczącego, jak sobie uświadomimy, że wszyscy przeżywamy podobne rzeczy. Nie jesteś w tym sam. Tak. Świetnie. Idziemy do drugiego etapu. Tak. Drugi etap. Drugi etap szalenie ważny to czucie uczuć. On się pojawia już tak naprawdę często w trakcie opowiadania historii, no bo trudno być tylko na jednym poziomie emocji, relacyjnie tylko przedstawiać fakty. Jednak to jest właśnie ten klucz, czyli opowiadając historię, już wchodzić, czyli uzewnętrzniać, otwierać te emocje, które są zapakowane często w nasze ciała. I ten drugi etap jest szalenie ważny. Wszystkie pięć są ważne, ale każdy z nich jest gdzieś tam jeden po drugim istotny. Emocje. Emocje i tutaj pojawia się coś takiego, jak nie umiemy nazywać emocji. Bardzo wiele osób ma kłopot po pierwsze z czuciem, a już czuciem w ciele to w ogóle. To znaczy, jak zapytasz, a gdzie to czujesz w ciele, to wiele osób po prostu nie wie i jest z tym kłopot. Po drugie, to widzę cały czas na sesjach i też na kursach, nazwij te uczucia. Jest tutaj problem. Mylą się te uczucia, tak nie wiemy, co my czujemy, i pojawia się tutaj coś takiego, co my nazywamy w radykalnym duchowy bypass, czyli jak ktoś zaczyna docierać do trudnych uczuć, a jest na ścieżce rozwoju duchowego i kupił ideę, że osoba
że tak powiem, osoba oświecona już pewnych uczuć nie czuje, to nie może być wściekła. Tak, nie może być wściekła, nie może nienawidzić, nie może zazdrościć, to natychmiast pojawia się takie obejście tego uczucia pod tytułem: nie, nie, ale ja rozumiem, że... Ja już to przerobiłem. O, tak, ja już to przerobiłem, to jest w ogóle moje ulubione. Jak ja to słyszę, to wiem, oho, Houston, mamy czerwona problem. Lampka, tak. Więc ten duchowy bypass, szczególnie osobom w rozwoju osobistym, pomaga ominięcie trudnych emocji, ale pamiętajcie, że jeśli nie czujecie, to nie uleczycie. Trzeba te emocje uznać. One, jeżeli jest to historia z dawna, dawna, z reguły tak jest, że dzieje się coś teraz, a i tak dotykamy czegoś z przeszłości, to te uczucia w nas tkwią, te uczucia w nas, powiem tak obrazowo, gniją, tak? Bo nigdy nie mieliśmy odwagi ich zobaczyć i powiedzieć: o, czuję zazdrość, no fatalnie, ale czuję. Tak, ja pamiętam wiele, wiele lat temu przyszła do mnie taka informacja, że emocje są zawsze połączone z ciałem, to znaczy objawiają się poprzez nasze ciało. Mm-hmm. I dla mnie to było takie: ojej, rzeczywiście, no bo jeżeli czujemy złość, to ona się objawia w naszym ciele. Jeżeli czujemy strach, to jest to bardzo często w brzuchu, ktoś inny w klatce piersiowej, a jeżeli czujemy radość, miłość do kogoś, do małego dziecka, które się właśnie urodziło, to to jest znów gdzieś w jakimś miejscu w ciele. Ja to mam rozpychanie takie. Ja to nazywam otwarte serce. Otwarte serce, także na poziomie klatki piersiowej. Tak. Pamiętam taki moment nie tak dawno, kiedy razem z córką jechałyśmy samochodem i ona mówi: jutro będę pisać kolejną część książki. I mówi: aż mam uścisk w brzuchu. Ja mówię: to tak się boisz tego? Mówi: nie, tak się ekscytuję tym. I to mi pokazało, jak różnie my przeżywamy, nawet w tym samym miejscu w ciele, różne emocje. Dla mnie brzuch to jest strach, lęk, a dla niej ekscytacja. Tak, no. A motyle masz w brzuchu, czy gdzie? A latają sobie po całym ciele. No właśnie. Myślę, że pewne emocje jednak są u wielu ludzi w tych samych miejscach, nie? To otwarte serce to zawsze jednak jest otwarte serce. Natomiast sztuka złapania tych emocji, i tych pozytywnych, i tych trudnych, jest wielką sztuką i tego między innymi się człowiek uczy w czasie pracy z trenerem albo sam, chociaż samemu jest trudniej, bo wiesz, Ewa, jak tylko mam możliwość uciec od tego bólu, to ja zrobię wszystko, żeby uciec. Na przykład jak jestem sama i pracuję sobie z arkuszem, to powiem: dobra, już się naczułam, idę dalej, a trener ci nie pozwoli. Trener powie: hola, poczekaj. Zatrzyma. Lęk, a co jest za tym lękiem? Warstwy emocji, powiedz jeszcze na ten temat. Tak, no więc bardzo często jest tak, cały czas to widzimy, że ktoś mówi: no tutaj to ja czułam się jakoś nieswojo. Oczywiście nieswojo to nie jest żadne uczucie, my to wiemy. I wtedy bardzo często ja pytam: no dobrze, a co jest za tym poczuciem, że jest nieswojo? No i wtedy ktoś myśli i mówi: lęk. No i pozwalamy sobie poczuć ten lęk, uznać go, zobaczyć. On czasami po raz pierwszy w ogóle jest uznany. Po raz pierwszy wyciągamy ten lęk z tej piwnicy i mówimy: widzę cię i szanuję to, że się pojawiłeś, bo coś mi przynosiłeś, coś mi sygnalizowałeś. I wtedy pytamy: a co jest za tym lękiem? I na przykład ktoś mówi: smutek, żal, rozpacz. I dochodzimy do odkryć, które często po wielu, wielu latach gdzieś tam są otwierane i tak, jak z tej puszki, tak, otwieramy. Tak, aczkolwiek tutaj uwaga, praca trenera radykalnego wybaczania i w ogóle tej metody, to nie jest praca z traumą. To nie chodzi o to, żeby rozkopać jakieś po prostu nie wiadomo jakie pokłady, bo od tego są specjaliści. Nam wystarczy, że na bieżących nawet tylko doświadczeniach dotkniemy uczuć i pozwolimy je sobie poczuć. Ja bardzo lubię takie porównanie takich tych naszych emocji do dzieci, a my jesteśmy w domu, mieszkamy i oczywiście lubimy być w salonie na kanapie i otaczać się tymi dziećmi, które są, to jest radość, to jest uczucie spełnienia, tu jest jeszcze satysfakcja i tak dalej. Natomiast te trudne emocje
spychamy do piwnicy. No właśnie. Natomiast jak każde dziecko, porównując emocje do dzieci, potrzebuje jednego. Miłości i tej akceptacji. Więc te, które siedzą w piwnicy, co robią? Wszelkimi sposobami próbują wydostać się, a jak już znajdą szparę, to często jest to wybuch. No. A jedyne, czego potrzebują nawet te trudne emocje, to akceptacji i ukochania. Tak. Jest taka piękna, tak w ogóle troszkę wychodząc z radykalnego wybaczenia, ale jest taka piękna metoda pracy właśnie z uczuciami, które tam są nazywane demonami i to się nazywa praca właśnie z demonami, gdzie zadajesz temu demonowi 3 pytania, czego ode mnie chcesz, czego ode mnie potrzebujesz, co mogę ci dać, żebyś otrzymał to, co chcesz, i później karmimy tego demona tym, czego on potrzebuje. Piękna praca, ale to inna metoda. Tak. Trzeci punkt, trzeci etap. Trzeci etap to porzucenie dawnej interpretacji. Bardzo ciekawy punkt. To jest punkt, w którym zakładamy, że wszystkie nasze, większość naszego bólu, cierpienia, niezgody na to, co było, co jest, wynika z tego, że w jakiś sposób zinterpretowaliśmy dane wydarzenia. I to się bardzo często dzieje w okresie, kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy widzimy pewne rzeczy, a ponieważ dziecko bardzo długo myśli, że wszystko jest o nim, że cały świat się kręci wokół niego, a rodzice są bogami, więc pewne doświadczenia dzieci interpretują i te interpretacje zostają na całe życie, potem nazywamy je na przykład przekonaniami. Chociażby zwykła sytuacja, w której małe dziecko zostaje w domu, bo rodzic wychodzi do pracy czy wyjeżdża, tak, w delegację, gdziekolwiek. Z poziomu dziecka może być to zinterpretowane i jakby przyklepane, ugruntowane jako tata mnie zostawił, bo wyjechał. Natomiast z poziomu rodzica, no to jest życie, tak? Tak. Natomiast to dziecko, które no może w tym momencie nie dostało, nie wiem, informacji bądź pewności, że tata wraca, tak sobie zapieczętowało tą historię, że później ją niesie na zasadzie tata wyjeżdża, to znaczy, że mnie nie kocha, porzucił mnie. Tak, może jestem niewarta miłości. Jest taki mam przykład, w ogóle to, o czym ty mówisz, czyli w ogóle to oddzielanie interpretacji od faktów, czyli jako dorosła osoba możesz spojrzeć na to wydarzenie i powiedzieć, tata po prostu wyszedł do pracy, kropka. I odsiewam od tego tą interpretację, czyli to oznacza, że nie jestem warta miłości, to znaczy, że nie można mnie kochać, to znaczy, że wszyscy mężczyźni mnie zostawią. Wiesz, potem nagle się robi kula śnieżna. Tak. I to na kursie trenerskim praktykują trenerzy, uczą się, jak to robić. To nazywa się wirówka właśnie w radykalnym wybaczaniu. Ale taki przykład z mojej praktyki z ludźmi, kiedy to pracowałam z dziewczyną, która... No jedna z rzeczy, którą przerabiała, to było to, dlaczego ona tak się strasznie denerwuje, kiedy mężczyzna nie daje jej prezentów. I to był szalenie ciekawy proces, bo okazało się, że w dzieciństwie jej rodzice byli szalenie oszczędni i na żadne jej pragnienia nie odpowiadali tak, tylko mama jej sama szyła płaszcze. Niezbędne minimum. Tak, po prostu niezbędne minimum. Reszta była oszczędzana i potem dostała niezłe wiano, ale jednak jako dziecko to miała to gdzieś. Ona po prostu chciała to, co wtedy chciała i kropka. No i okazało się, że ona sobie to zinterpretowała, że niekupowanie jej prezentów przez rodziców oznaczało, że oni jej po prostu nie kochają. I potem nagle w życiu dorosłym mężczyzna nie dający prezentu był na równi z rodzicami, tak, którzy... Tak. Oznaczało to, że on jej po prostu nie kocha. A ten mężczyzna po prostu na przykład mógł nie mieć języka miłości pod tytułem prezenty i wiele mężczyzn tak ma, że nie ma w ogóle tego języka. A dla niej to oznaczało, nie robi mi prezentów, to znaczy, że mnie nie kocha. Pamiętam też taką historię na kursie trenerskim, gdzie Marta podzieliła się też swoją historią i to było takie na zasadzie, ojej, przypomniałam sobie taką scenę i opowiedziała nam. To była scena, w której ona jechała z tatą w samochodzie i ona była dzieckiem, a tata podzielił się z nią
po prostu taką swoją troską, że no chyba stracił. On wtedy odebrał telefon od swojego pracodawcy. Tak. I jakby w tej sytuacji dziewczynka obserwowała, jak tata bardzo się zdenerwował, bo okazało się, że został zwolniony z pracy, tak? I wybuch emocji, frustracji, złości, bezsilności i to wszystko, wyobraźmy sobie, buzowało w tym samochodzie, w którym była ona i tata. Tak. I zobaczcie, ta sytuacja jakby przypieczętowała określony sposób myślenia o sobie w świecie pracy, w świecie zawodowym i to, co przerabiała akurat też na tym kursie, było bardzo związane właśnie z miejscem zawodowym, z firmą, w której pracowała. Tak, a potem pamiętam, jak robiliśmy wirówkę, to padło pytanie, no a co się stało potem dalej z tatą i tak dalej. I to było ciekawe, że ona tą historię miała zupełnie oderwaną od tego, co się działo później, bo tata po prostu później miał pracę i wszystko było w porządku. A ona została z takim potężnym lękiem o przyszłość, o finanse. Bezsilność. Tak. Także no, to są takie przykłady na to, że my jako dzieci, będąc świadkami pewnych wydarzeń, nadajemy im jakieś znaczenie. Wiecie, na przykład, nie wiem, rodzice się pokłócą, nawet się tam, nie wiem, zwyzywają. To dla dziecka może to oznaczać tak różne rzeczy, taki koniec świata. Potem rodzice się pogodzą. A dziecko z tym zostaje. A dziecko z tym zostaje i potem właśnie niesie to przez całe swoje życie. Warto zaznaczyć, że to nie muszą być historie z dzieciństwa. Mhm. To nawet nie muszą być z lat młodzieńczych. To może być sprzed tygodnia. Sytuacja, która... Właśnie, interpretacja sytuacji była zupełnie inna niż fakty. Tak. To jest taka umiejętność spojrzeć na daną sytuację i powiedzieć, no dobra, dobra, ja czuję, co czuję, ale co się naprawdę wydarzyło? No, powiedział to i to. Ale czy pomyślał to wszystko, co ja myślę, że on myślał? Wiesz. Także to jest niezła zabawa. Każdy z nas ma w środowisku takie osoby, które tak bujnie interpretują te wszystkie zdarzenia, tak, prostego zdarzenia, które się zadziało w życiu, że często nie mamy siły nawet dyskutować z takimi osobami, bo one mają tak wykreowany świat. Tak, a im bardziej osoba lękowa, tym ma większe tendencje do nadbudowywania historii. I najczęściej idzie w kierunku, taka osoba w kierunku tego, że jest niewarta miłości. I przechodzimy do czwartego etapu. Tam jeszcze powiedzmy, że w tym punkcie trzecim, czyli porzucenie dawnej interpretacji, mamy jeszcze takie rzeczy, których uczymy się szczegółowo na kursie, czyli projekcja, cienie. Czyli lustro, czyli cień. No, takie rzeczy, które jak się zrozumie raz, to z mojego doświadczenia i z tego, jak rozmawiam z trenerami, bo wszyscy mamy swoją społeczność, jesteśmy ciągle w kontakcie, no to zmienia naprawdę postrzeganie świata, kiedy sobie uświadomimy, że na przykład pojawiające się osoby przynoszą nam nasze części osobowości, tak? Albo są lustrami naszymi. Tak, tak. Albo no, trenerzy, którzy pracują tą metodą na co dzień, w takich trudnych momentach, tak, które się dzieją, zadają sobie cztery pytania. Tak, cztery kroki robią. Cztery kroki, będziemy tak o tym też mówić i idą dalej. Tak. Także narzędzia radykalnego są cudowne pod tym względem, bo również mamy takie, właśnie jak mówisz, będziemy o tym mówić, takie bardzo szybkie na codzienne problemy i problemiki. Czwarty krok. Jak to Magda mówi, plasterek. Plasterek, tak. Czwarty krok to przyjęcie nowej perspektywy. I to już jest radykalne wybaczanie, bo o ile te pierwsze trzy, czyli opowiedzenie historii, poczucie uczuć, porzucenie dawnej interpretacji, one są typowe dla bardzo wielu metod, w tym terapii klasycznej i tak dalej. O tyle przyjęcie nowej perspektywy jest już radykalnym. Dlaczego? Bo mówimy tutaj o przyjęciu perspektywy duchowej. O przyjęciu perspektywy, w której zakładamy te wszystkie rzeczy, o których Wam mówiłyśmy chyba w pierwszym odcinku, że to wydarzyło się nie mnie, ale dla mnie. Że być może w tym jest dla mnie jakaś lekcja albo coś się uzdrawia. Że być może ta osoba, z którą odgrywam ten dramat, robi to dla mnie celowo, żeby mi pomóc coś zobaczyć, żeby wzrosnąć. I tutaj taka uwaga, że widzę to bardzo często wśród trenerów i też im o tym mówię, mamy wielką pokusę odkryć, o co chodzi, co to za lekcja, co to czyli za dar. Czarno na białym, to tak się nazywa tak i tak. A ważną informacją jest to, że my jako ludzie nie musimy rozumieć wszystkiego, nie musimy mieć tego nazwane, nie musimy nawet
wiedzieć, o co chodzi. Tak. Wystarczy, jak to Magda często powtarza, otworzyć się na taką możliwość. Tak, że to jest coś dla nas. Ale wiesz, to jest zrozumiałe. No, ja też mam taki umysł, wiesz, tak ci powiem, między nami. Ja też chcę zobaczyć, o co nam chodzi. Duchowości, ale też jestem mocno w umyśle. I to jest takie trochę zabawa w detektywa. I w tym pomagają inne narzędzia, które ma trener do dyspozycji. Na przykład linia czasu. Patrzysz na swoje życie i patrzysz, co się powtarza. Co to za doświadczenie się dobija u mnie do uznania, zobaczenia. I nagle się okazuje, że na przykład jest to poczucie, że zostanę zawsze porzucona, albo że ludzie to złodzieje. I co ważne, aktorzy mogą się zmieniać, czyli osoby, tak, które nas doświadczają w taki sposób. Natomiast sytuacja czy emocja, która powstaje w tym zdarzeniu, jest bardzo podobna do tego, co było, nie wiem, 2 lata temu, 4 lata temu, 10 lat temu, bo tak jak mówiliśmy też w poprzednich odcinkach, to są lekcje, które są powtarzane tak długo i coraz są poważniejsze, mocniejsze, aż się czegoś nauczymy. Aż się zatrzymamy i powiemy, ale o co chodzi? No taka właśnie była moja lekcja. Więc ta pokusa odkrycia, co za tym stoi, co to za dar, co ja tu uzdrawiam, w większości przypadków to się odkrywa. Ale chcę Was uczulić na to, że nawet jeżeli się okaże, że nic nie odkryliście, nic nie ma sensu, nic się ze sobą nie klei, to albo idźcie do kogoś, kto Wam pomoże to zobaczyć, bo jak siedzicie w słoiku, to trudno zobaczyć etykietę, albo po prostu powiedzcie sobie, być może ja nie mam zrozumieć, co się dzieje do końca i dlaczego i dla kogo, ale otwieram się na takie prawdopodobieństwo, że to, co mnie spotyka, jest dla mnie darem. I wtedy ta magia radykalnego wybaczania też działa. I teraz zamykając cykl, czyli 5 etap, który ma, no właśnie, ugruntować. Tak, to znaczy zmiany. Zadziały się pewne rzeczy, poruszyła się energia, uwolniły się emocje i jesteśmy w punkcie, w którym po prostu to ugruntowywujemy i możemy to zrobić na kilka sposobów. Może być to na przykład oddech Satori, który polega na tym, że przez otwarte usta oddychamy bardzo szybko, przez około 2 minuty, czyli robimy coś takiego... Tak? Bardzo trudno to wytrzymać. Tak, no. Wielu z nas to tego doświadczyło i na zasadzie, no dobra, kiedy ten koniec, kiedy te 2 minuty? Ale ja znam takich, mam taką klientkę Kasię, którą pozdrawiam. Kasi nie mogłam zatrzymać z kolei, bo Kasi się tak podobało, że ja mówiłam w końcu, Kasia, proszę Cię, już kończymy oddychanie. Podoba jej się hiperwentylacja. Tak, tak, tak. Więc była w tym naprawdę twarda. W jak inny sposób jeszcze można to ugruntować? Można na przykład sobie coś porysować, mandale porysować, można zaśpiewać, zatańczyć, pójść na spacer. Zatańczyć, zaśpiewać. Tak. Ja to często też klientom mówię, zrób dla swojego ciała i ducha coś miłego. Mhm. Czy to będzie kąpiel ze świecami, czy to będzie kocyk i książka. Krótko mówiąc, dopieścić siebie w taki sposób, żeby to było miłe dla ciała i ducha. Mhm. Dokładnie tak. Więc to jest ten 5 etap. No i właściwie na koniec to trzeba tylko dodać, że te etapy nie są liniowe. To znaczy nie jest tak, że opowiadam historię, ciach. Przechodzę do uczuć, ciach. Porzucam interpretację, ciach. Bo tak naprawdę w drugim czy w trzecim etapie może się nagle odsłonić, odkryć coś, co było tym pierwotnym źródłem problemu. I znów wracamy do historii i znów emocje i tak dalej. Także to krąży. Tak, to raczej jest taka spirala bardziej niż liniowy proces, więc nie dziwcie się, jeżeli już Wam się wydawało, że wszystko powiedzieliście, poczuliście, a tu nagle coś jeszcze wyskakuje i od nowa. To jest normalne, to jest w porządku, tak ma być. I nawet bardzo często jest tak, że klient już wychodzi i nagle w drzwiach mówi jakieś zdanie. No i się zaczyna. No to jak to Magda też mówi, często zaparkujemy w tym miejscu. I wrócimy do tego w kolejnej sesji, czy też często na kursach trenerskich to się pojawia. Pamiętajmy też, że proces się toczy już po sesji. Tak. I jest takie zalecenie, żeby nie rozmawiać o tym przez 24 godziny, żeby to się tak uleżało, okrzepło, żeby muł opadł. I po prostu pozostańmy sobie w tym, bądźmy dla siebie dobrzy,
Obserwujmy zmiany. Tak, obserwujmy zmiany, ale też nie oczekujmy tych zmian, tak? Zostawmy to wszystko sobie, co się ma zadziać, co się zadzieje. Wy wykonaliście super pracę i to jest najważniejsze. I wykonaliście super pracę, słuchając tego odcinka. Zapraszamy na kolejne, natomiast bardzo, bardzo będziemy Wam wdzięczni za komentarze, dalsze gwiazdki, lajki, a po więcej zapraszamy na następny odcinek. Zapraszamy na stronę www.metodatippinga.pl. Zapraszamy też na nasz fanpage na Facebooku. No i zapraszamy tu przede wszystkim. Do następnego usłyszenia. Do usłyszenia.